Rarotonga, Wyspy Cooka. Mam na imię Haumeya. Mam 4 lata. Urodziłam się na Wyspach Cooka w małym szpitalu na wzgórzu Rarotonga. Prosto ze szpitala moi rodzice zabrali mnie na naszą plażę. Tam mama pozwoliła mi spróbować słonej wody, laguny, oceanu spokojnego. Wyspa Cooka to mój dom. Wyspa Cooka to mój dom. Na Wyspy Cooka składa się 15 wysp. Ja byłam na 5 z nich. To jest mój wujek z Manihiki. On ma farmę czarnych pereł. Ja tutaj próbuję ukraść kilka z nich. To też ja. Tutaj ludzie uwielbiają dzieci, dlatego mam mnóstwo cioci i wujków. Duża część naszego życia spędzana jest na plaży i przy oceanie. Ocean w języku Maori nazywa się Moana. Mamy tutaj dwa języki urzędowe, Maori i angielski. To jest nasz dom. Mieszkamy na samej plaży, dlatego zawsze mamy opiaszczone stopy. I nie tylko. Woda w lagunie z reguły jest ciepła, dlatego kąpiemy się często. Kryje też w sobie wiele niespodzianek. Krocie kolorowych ryb i koralowe ogrody. Ach, tak, król Karol kupi królowej Karolinie krab oczywiście. Chronimy tu nasze ryby, walczymy o nie, łowimy je i jemy. Nawet psy łowią tutaj ryby. Życie upływa tu bardzo spokojnie. Nie ma świateł ulicznych, korków. Mamy tylko 2 autobusy. W tą i z powrotem. Życie jest pełne słońca i przyjemności. Na plaży można doskonale bawić się bez żadnych zabawek. Zbierać orzechy kokosowe, ćwiczyć jogę, skakać, bawić się w wodzie, tańczyć dla ryb, robić rano pierwsze ślady na piasku, pływać, snorklować albo skakać z głów koralowca. Zaprzyjaźnić się z krabem lub rozgwiazdą. Ta akurat jest trochę pokręcona. Kiedy jest ciepło i słonecznie, fajnie wybrać się na naszą siostrzaną wyspę Aitutaki. Można tam dolecieć w pół godziny, plus czas, który jest potrzebny pilotom na zejście z dachu samolotu. O, a oto ja, na skrzydle. Chwila, jesteśmy na Aitutaki. A tutaj jest więcej słońca, więcej piasku i więcej wody. I jeszcze więcej ryb. I tych małych, i dużych. Te duże nazywają się Giant Trevally. Ups, to nie Giant Trevally, to moja mama. Chociaż tata mówi, że jest świetną zdobyczą i ma dobre branie. Niektóre ryby są naprawdę gigantyczne. Ta jest stara, wielka i nazywa się George. George jest nieco nachmurzony dzisiaj. Ta chyba jest jeszcze niemowlakiem, bo nie jest wcale duża. I tu tak i często płyniemy na wycieczkę łodzią po lagunie. Są to godziny zabaw z rybami, pływania i snorklowania w jednej z najpiękniejszych lagun na świecie. Wycieczka po wyspie i wielka uczta z owocami morza, takimi jak rimu. Rimu to wodorost, który wygląda jak małe winogrona. Jest bardzo słona, ale bardzo pyszna. Nie mamy tu 4 pór roku, jest tylko pora sucha i deszczowa. Jak pada, to już tak porządnie. Wszystko wtedy zalewa. To jest moja szkoła, zalana. To jest boisko futbolowe, też zalane. Ale nikt się tym nie przejmuje i życie toczy się nadal. Pora deszczowa to też pora niebezpiecznych cyklonów. Ja przeżyłam już 3 poważne ostrzeżenia, ale wszystkie cyklony nas ominęły. Na szczęście. Potem wszystko wysycha i wychodzi słońce. Mniam głowa. Mam tu obfitość tropikalnych owoców takich jak lajci, papaja, mango i banany. A odpowiednikiem naszych ziemniaków jest manioka i breadfruit. Jest właśnie breadfruit. Pijemy wodę z młodych orzechów kokosowych. Ludzie tu uwielbiają jeść. Tak jak ja. Nie tylko owoce. Są również szaleni na punkcie lodów. Dlatego tradycyjna jedna gałka lodów tutaj jest tak duża, że jest odpowiednikiem 2 lodów w Europie. Oczywiście każdej uroczystości towarzyszy wielka wyżerka. To jest umu. Piec w ziemi, do którego odkopania potrzebna jest koparka. Jedzenia jest dosyć na poczęstunek dla całej wyspy. Talerze są z liści palmowych, a picie jest łupienie. To jest rarotongański recycling. Nie ma żadnych plastikowych śmieci. Wyspy Cooka mają wiele przepięknych i ciekawych tradycji. Dominującą religią jest chrześcijaństwo, a kościół odgrywa ważną rolę w życiu wielu mieszkańców. To jest moja rarotongańska rodzina. Nana, papa i ciocia Wiktoria. Z nimi w niedzielę idę lub jadę skuterem do kościoła.
Do kościoła kobiety noszą specjalne kapelusze. Są one robione na wyspie Penryn. Wyjazd na wyspę Penryn, jeśli się zdarzy, to raz w życiu. Jest to najodleglejszy i największy atol północnej grupy wysp, ale więcej o tym w drugiej części.